Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu E, również projekt Komisji Zdrowia. Opinia, bardzo bym poprosił Panią Przewodniczącą, Panią Barbarę Leśniak o przedstawienie. W sprawie opinii projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązujących w roku 2013 oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie trybu uzgadniania czasu pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2013 roku. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązujących w roku 2013 oraz zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie trybu uzgadniania czasu pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2013 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Szereg właścicieli aptek wychodząc naprzeciw pacjentom wydłużyło godziny pracy, niektóre z nich są czynne w niedzielę i święto. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Mamy próby, się leki był, ale cóż, szkoda, że tego nie możemy uchwalić. To trzeba do uchwały do ministra zdrowia, do ministra zdrowia. Możemy podjąć. Niestety nie posiadamy takich kompetencji. Szkoda, tak? No, może i szkoda. Dobrze, głosujemy. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdza, że... nie korzysta z aptek, pan radny. Nie, już rozmawiałem, pan radny, ten temat. To jest nieodowa.